Siemanko, w tym filmiku postaram się zrobić sobie znowu rekonstrukcję paznokci, ponieważ znowu je zeżarłam. Zaraz po tym, jak mi wszystkie odpadły, wszystkie 10 w mniej niż tydzień, bo byłam tutaj gdzieś na paznokciach w, nie powiem jakim mieście, na Fuerteventurze. W każdym razie będę robiła sobie paznokcie, pierwszy raz od 2 miesięcy, trochę się cykam, zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, obiad zjedzony, teraz wróciliśmy do studia we czworo. I muszę ci się przyznać, będę pierwszy raz robiła paznokcie od chyba, nie wiem, 2 miesięcy, bo przeprowadzka, przeprawa przez dużą część Europy, tutaj już mieszkamy przeszło miesiąc, dopiero teraz swoje biurko przygotowałam i będę robiła paznokcie. Boże kochany, tak się cieszę. A później będę robiła Hani paznokcie, jak już skończy rolę modelki, znaczy modelki, nie modelki, kamerzystki. Kamerzystki. A tak wygląda przygotowane sobie tutaj przeze mnie biurko. Jeszcze to taka prowizorka troszeczkę, ale jest wszystko, czego mi potrzeba, aby wykonać stylizację paznokci. I mój ochronik kochany. No tak. No i piękne widoki. No dobra, ubieram w sumie tylko jedną rękawiczkę, no ponieważ druga ręka będzie robiona. Tak z ręki, ale nie mam ani statywu, ani nic takiego, więc nagrywam tak jak potrafię i kubek w tle. Super edyta. Mega. Dezynfekcja. I Przemysław, który mi się pieprzył w mój filmik. Jak mogłeś? To był test mikrofonu. Ty tak, 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 tak. Proszę się nie śmiać. Wkładam chudego. I na... 3000 może tym razem. Kłaniacz. Znowu się wpieprzył. Drugi raz! Nie wierzę! Nie wierzę! Co prawda zaczęłam już piłować, ale warto było pokazać ci, jak te paznokcie wcześniej wyglądają. Nie wiem, czy zdążę drugą rękę zrobić, ale przynajmniej chociaż tą jedną zrobię. Mały paznokieć już jest zrobiony, nie ma ostrości, wiem o tym, już się ustawiam. Tragedia, wiem o tym. Ale co zrobi? Ja lubię rekonstrukcję do tego stopnia, że sobie sama zeżeram paznokcie. Przypomniało, że ktoś z was, albo nawet więcej osób, zadało mi pytanie, jak głośna jest Nova Flare, czyli pochłaniacz Typhoon, Nova Flare. Zaraz zademonstruję. To jest włącznik, to jest minimum, tak? To jest za minimum. Ja mam długo lata, dlatego tak wygląda. I teraz słuchaj. Ja mam bardzo dobry mikrofon, więc zbiera naprawdę bardzo dużo, punktowo, więc był skierowany prosto w kratkę, dlatego nie wiem, czy mówiłam do mikrofonu, znaczy do mikrofonu teraz, tak, nie wiem czemu. Dlatego powinnaś, albo powinnaś to słyszeć naprawdę bardzo dobrze. Teraz zwiększmy trochę obroty na takie, których ja najczęściej używam. No powiedzmy tyle do ściągania masy. Dla mnie to jest naprawdę wystarczająco. Mega wystarczająco. On się już zaczął kręcić w odpowiednich obrotach, więc słuchaj. No, dla mnie mega cicho, w ogóle go nawet zapominam czasem, że chodzi. Owszem, czasami ryczy, ale dopiero wtedy, kiedy naprawdę jest zanieczyszczony, mega, filtry są niewymienione, niewyczyszczone i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli dbasz o ten pochłaniacz, to jest po prostu boski. Żartowałam, to wcale nie boli, wręcz jest przyjemne. Stało się. Zrobiłam sobie już całe paznokcie. Przemysław montuje swój filmik w tle, nie wiem czy go widać, widać go trochę. W każdym razie, aż się normalnie spociłam, tak piłowałam.
bo dawno tego nie robiłam. Nie jestem za bardzo z siebie zadowolona, bo oczywiście mogłam to zrobić lepiej, no ale efekt końcowy, no ogólnie mnie zadowala, zaraz ci pokażę z bliska, jak to wygląda. Na mnie może być, ujdzie w tło. Jedna ręka, bo na drugą nie mam siły, serio. Właśnie uśmiech szczęścia, jestem szczęśliwa, bo zrobiłam jedną rękę, zaraz ją pokażę. Jedna jest, no ale druga wygląda dalej tragicznie. No ale co z tego, bo jestem już tak głodna, że nie obchodzi mnie to w ogóle, wolę iść coś zjeść. Druga ręka, tam kiedyś ją zrobię, nie? Więc jeszcze raz, Paweł, idziemy jeść? Gdzie jest Paweł? Tu. Przemysław, idziemy jeść? Przemysław mnie nie słucha. Montuję. Hania, idziemy jeść! No tak! To idziemy jeść!